Hej moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z naszej rodzinki zastępczej. Jak widzicie, na pierwszy rzut troszkę się pozmieniało, nawet troszkę bardzo, ponieważ nie jesteśmy już w naszym starym domu. I główna przyczyna tego jest taka, że po prostu miałam problemy z grą, jak zwykle, tak, ale tym razem to była wina modów. Musiałam po prostu zrobić generalne porządki, a u mnie to wyglądało tak, że po prostu wywaliłam wszystko, tak. No i jak wszystko wywaliłam, to już trochę nie miał sensu nasz stary domek, ponieważ w środku było właściwie wszystko z modów. No i musiałabym tak czy siak od nowa to wszystko meblować i tak dalej, więc stwierdziłam, że i tak przydałoby nam się więcej miejsca, więcej pokoi i tak bardziej, no wiecie, żeby się ta rodzinka pomieściła. Ale no nie za bardzo nas było na to stać, prawda? No bo wiecie, jak nasze finanse wyglądały nie za dobrze, nawet z pomocą Gina było to wciąż za mało, a przynajmniej za mało na taki dom, który im wybudowałam. Tak, bo ten domek sama zbudowałam od początku do końca, zajęło mi to sporo czasu. No ale w związku z tym, że nasza rodzinka, że Natasza, tak, Natasza robi tyle dobra dla niezbędnej doliny, adoptując wszystkie dzieci, prezydent miasta, jak się o tym dowiedział, chciał jej to jakoś wynagrodzić, odwdzięczyć się i w związku z tym przekazał jej rodzinie ten oto piękny dom. Tak, to jest dar od prezydenta miasta Niezbędnej Doliny, tak? Zadbał o to, by Natasza oraz jej dzieci adoptowane miały wygodne życie, żeby Natasza dalej mogła szerzyć swoje dobro, dobre serce i tak dalej, wiecie o co chodzi. Dlatego tak, wyjątkowo ten dom mamy w prezencie i nie musieliśmy na niego zarabiać. Już Wam pokazuję, jest 8 rano, zatrzymałam czas, bo przyjdzie nam kolejne dziecko o 10, więc chciałam, żeby to się nagrało. A tutaj tak, może tak, przejadę najpierw tak po ogrodzie, jak to się prezentuje. Ogród nie jest dopracowany ani skończony, bo nie miałam pomysłu, a nie chciałam na siłę robić, więc jest na razie taką. Z czasem będę oczywiście modyfikować, jak wszystko wiadomo, jak mnie najdzie Wena. To jest tylko taka atrapa, ale ładnie wyglądała, więc postawiłam. Wiecie, chciałam, żeby tu było widać, że tutaj mieszkają dzieci i tak dalej, nie? Głównie tutaj jest wszystko przeznaczone dla dzieci. W końcu taka seria z myślą o nich, więc wiecie. No i cóż, nie wiem, zaczniemy od góry. Od góry, od pokoju dzieci. Tutaj jest główne pomieszczenie dla dzieciaków. Taki wielki pokój, w którym mogą się bawić. Bardzo chciałam im to zrobić, coś takiego, i w końcu mają. Mamy tyle miejsca, że spokojnie mogłam im zrobić taki pokój zabaw. Bardzo mi się to podoba. Tutaj są dwa pokoje małe. Małe, bo nic więcej poza łóżkami i szafą no nie ma, no bo co mogłam tutaj wsadzić? Wszystkie zabawki mają praktycznie tutaj, więc po co miałam jeszcze gdzie indziej, żeby bałaganili, nie? Także tutaj jest taki pokój dla małych dziewczynek. Tutaj jest pokój dla chłopców, mają po trzy łóżka, tutaj jest piętrowe łóżko, więc powinni się wszyscy pomieścić. Tutaj jest jakaś łazieneczka, pokój dla jednego nastolatka chłopca, pokój dla drugiego nastolatka chłopca. Takie miejsce, gdzie mogą się też jakoś zrelaksować, tutaj mogą pograć w lamę, tu są jakieś samochodziki na automatyczne, sztaluga do malowania, rybki. Tu jest kolejna łazienka, tu jest sypialnia dla nastolatki dziewczynki. Tak, nastolatki dziewczynki, jakie to logiczne. I tutaj jest druga też dla nastolatki. Oraz tutaj jest, tak, tutaj jest Eryk pod prysznicem i jest jedna łazienka i tutaj też jest jedna łazienka i w sumie tak to wygląda. Tu jeszcze mam jakieś rzutki, ze ścianami to się prezentuje tak, o. No jest trochę pusto, powiem Wam, bo mam naprawdę teraz dużo mniej modów niż miałam wcześniej i trudno mi jest udekorować, no bo wszędzie nie będę dawała tych samych dekoracji, bo to też nie ma większego sensu, dlatego myślę, że z czasem, jak uda mi się zdobyć nowe, to po prostu będę ładnie to kończyć, tak? Wiadomo, Natasza może po swojemu urządzać dom, jak już się dorobi. Tutaj zaczniemy może od kuchni. Kuchnię zrobiłam taką kolorową, tak? Też z myślą o dzieciach. Tak mi się podobał ten pomysł, chociaż nic tu do siebie nie pasuje chyba, ale chciałam zaszaleć. I tak właśnie wygląda nasza kuchnia. Tu jest jedna łazienka taka sobie. No i tutaj mają jadalnię dużą w końcu. Mają taką wielką jadalnię, gdzie się wszyscy pomieszczą. Tutaj chyba pies nasikał, niestety. A tu jest przedpokój. Nie wiem, co on tu robi.
Dziecko drogie. Proszę cię. Ja cię bardzo proszę. Zaraz go wsadzimy. O, tutaj mają pokój do nauki. Oczywiście musiał powstać pokój do nauki, bo muszę pilnować ich lekcji przecież. Bo nie ogarniają sami. Tutaj jest jakaś łazienka. Jeszcze jedna. Z tej strony jest właśnie salon. Tutaj kanapa, szachy. Musiał być fortepian dla dzieci, bo przecież fortepian jest z nami od samego początku tej serii, więc nie mogło go zabraknąć. Oczywiście. No co, sztaluga, miejsce na telewizję. Tutaj jest pokój maluchów, najmłodszych naszych członków rodziny. Tak się on prezentuje. Proszę bardzo. I tutaj jest sypialnia rodziców Nataszy i Wolfganga. I też mają własną łazienkę, żeby im było miło. Tak. I to chyba wszystko. Tutaj jest jeszcze garaż z naszym samochodem. Samochód też dostaliśmy od prezydenta Doliny Niezbędnej. Tak właśnie. No i co? Mam nadzieję, że teraz będzie nam się fajnie żyło w tym domu. I chyba już możemy przejść do rozgrywki. O matko, już tyle czasu minęło, a jeszcze nie zaczęliśmy grać. To będzie długi odcinek chyba. Chociaż zobaczymy, jak to wyjdzie. Niech ona wsadzi to dziecko do kojca. A wy tutaj jecie, bo czas do szkoły, wiecie? Nie żeby coś. Za godzinkę powinni nam przynieść maleństwo i jestem ciekawa, czy to będzie dziewczynka. Ty się nawet nie ubrałeś. Wiesz, że ty... Co tu się dzieje? OMG, co ci się stało? No, no, no! Jaki szok. Co mu się stało? Czekaj. Ale przecież on miał normalny ciuch na sobie. O rany boskie. Się wystraszyłam w ogóle. Zobaczcie, co mu się dzieje. Uff. Wróciłeś do siebie? Cieszę się bardzo. To było masakrycznie przerażające. Jedz tutaj, bo zaraz jedziesz do szkoły. Jesteście już spóźnieni. Też się przebierz, bo zaraz... Jak masz but? Czy wyjedzie w ogóle? Do szkoły się spóźniliście, no. O rany. Nie śpi w tym. Przyjdzie ta z opieki przynieść nam dziecko i zobaczy, że nasz Franek śpi na posłaniu dla psa, to na pewno nam da tam dzieci. Odwieźć do szkoły wszyscy. Zostaw go. Nie zjadłaś, to trudno, masz pecha. Znowu jesteście spóźnieni. A potem oceny takie do niczego. Raz do szkoły. Gdzie go niesiesz? Czemu tam? I weź się z nimi dogadaj. Dobra, niech sobie tu pośpi. Niech sobie śpi. A skorzystaj sobie. Po co go ruszasz? I właśnie to mnie denerwuje w nich. Niemowlę. Co to będzie? Dziewczynka, proszę, dziewczynkę mi dajcie, dajcie mi dziewczynkę. Czemu mnie to nie dziwi? Czy w tej dolinie nie ma w ogóle żadnych dziewczynek? O rany. I do tego załóżmy się, że będzie czarnoskóry. Mówiłam. Zostaw to dziecko. Uch. Nie mam cierpliwości. Odwiozłeś wszystkich? Odwiozłeś, dobra. No i nie dam mu spać, nie dam mu spać, bo ona musi po swojemu. Będzie go przenosić z łóżeczka do łóżeczka. Dobra. Idź, idź go zanieść, idź. Spuszczę na to zasłony milczenia. Okej. Gdzie to nasze dziecko? Nowe. A, niesiesz mi do góry, dobra. Fajnie, fajnie. O rany!
Tak, wszyscy już cię nieść chcą. Nie wytrzymam. Dlaczego oni mi to robią? Dlaczego? Dobra, weź to dziecko, weź się i zanieś do ojca. A ty odbierz tego małego. Zostaw. Widzicie, co ja z nim mam? Czy wy to widzicie, co ja z nim mam? Ty, weź go wsadź. Tu. No, witaj w rodzinie, Gabryś. Mogę ci dać... Aha, bo to muszę zejść na dół, żeby mu dać butelkę. Zawsze te dzieci takie głodne do nas przychodzą. Aha, jeszcze nie dodałam, że Franek już potrafi chodzić, mówić, bo grałam sobie oczywiście poza rozgrywką, ponieważ początkowo chciałam ich tylko przeprowadzić. Znaczy nie przeprowadzić, tylko wyremontować im dom, więc zarabiałam pieniądze i tak dalej. No ale wyszło jak wyszło, więc tak czy siak. Tak, tutaj w salonie mamy po prostu wystawę dywanów. Chciałam jakoś zabawić tą przestrzeń pustą i ciepnęłam dywany. W ogóle tu się da siedzieć przy tym stole? Tak teraz się zastanawiam, bo tak dziwnie to wygląda. No dobra, daj mu jeść. O, wszystkie te dzieci wyglądają tak samo. Tak, troszkę będzie latania. Będzie trochę latania w tym domu, bo jest olbrzymi. Zastanawiam się, czy... Aha. No dobra. To co, włożymy małego też do końca, niech sobie leży. Tak, bo się nie myliła. A czy ty ogarnąłeś to dziecko? No. Dobra. Jest dobrze. Chyba ogarnęliśmy sytuację. Koń ci przeszkadza, serio? Ja nie mam siły do niej dzisiaj. Dlaczego oni mi to robią? Nieważne, daj czadu. O. Nie wyszło. Ostatnio też dawała czadu. No ale... Berenika po prostu daje czadu. Dziewczyna, która daje czadu. Co wy znowu robicie tutaj? Dobra, ona chce go wsadzić. Dobra. Ja już po prostu nie mam siły do tych simów. Każdy się łapie za te dzieciaki. Idź się załad. Weź sobie prysznic. Miej wylane. Natasza się zajmie dzieckiem. Co tobie? Się tak zgarbiłaś? Czy ja mogę prosić, żeby to dziecko znalazło się w końcu? Matko Boska, jak on w ogóle wygląda? Świetnie. Jeszcze mi zaśnij. Cały odcinek dzisiaj będzie na wkładaniu dzieci do końca. Tak. Tak to będzie się wyglądało. I nie dadzą mi dziewczynki, po prostu mi nie dadzą dziewczynki. Wredne, paskudne ludzie w Simsach. Chodź, skorzystaj. Weź prysznic. Ja tutaj zamykam drzwi na klucz. Żeby mi ten... Pies, wyłaź stąd! Coś ci się chyba pomyliło. Adrian najlepiej wyjechał sobie na studia i zostawił nam psa niewychowanego. No, no, no właśnie o tym mówię. Dlaczego wyprowadź... I z nim na spacer. Wyjdźcie mi z tego pokoju wszyscy.
ciekawe. Gwamy dziwy. Ja go zamykam na klucz, bo co chwilę mi przychodzą i budzą dzieci. O właśnie. Nie! Nie wytrzymam dzisiaj. Wszystko po prostu jest nie tak. Okej. Tak, oni tutaj mi zostawiają w ogóle lekcje w garażu. Ostatnio się ich naszukałam jak głupia po całym domu. A lekcje sobie były w garażu, nie? Także spoko. I tak, lubią sobie robić zbiegowisko w łazience. Nie pytajcie, to jest trójka. Po prostu jak tylko weszli do tego domu nowego, od razu całą rodziną się skupili w tej łazience. Nie wiem, chyba im się podoba. Dobra, tutaj nie pójdziesz, bo to jest rodziców. To chodź tutaj, skorzystaj. Wy się dobrze czujecie? Chyba tak. To tak, ja tylko muszę te lekcje im zabrać do ich pokoju nauki. O, denerwuje mnie to, kurde. Mogłam, bo ten fundament tutaj jest i nie mam jak... Ech, po czemu mi tutaj zostawiają te lekcje? Mają tyle biurek. To nie twoje. To nie twoje. Dobra. Do lekcji. A potem przyjemności. No, chciałabyś. Zostaw to dziecko w spokoju. Co ty chcesz flirtować? Gdzie jest Wolfgang? Chodź tutaj, bo muszę jej spełnić pragnienie, żeby ją odmłodzić. Ponieważ już jej się tutaj kończy. A nie mogę jej odmłodzić, jak ma niski poziom, bo jej to ten dodać. I będzie bardzo źle. Jeszcze żeby mieli jakieś fajniejsze pragnienia, a oni naprawdę mają jakieś... On chce, żeby go trafił piorun. Naprawdę nie mam więcej pytań. Całunek, dobra, to ci mogę dać. Taniec klasyczny. Nadaszce się zachciała znowu. Ty masz jakieś pragnienia z żoną? Nie masz żadnych pragnień, ty chcesz się uczyć. No kurczę, na randkę, a umów się z nim w domu. Na razie nigdzie nie będziemy wychodzić. A to ona ma się z nim? Dobrze, dzisiaj wszyscy mi przeszkadzają, z kim ze mną nie współgrają, także tak, idealny dzień na nagrywanie. Dzieci tutaj powstawały. Zrobiliście lekcję? Mogę was wykorzystać? Nie. Aha, bo ty jeszcze jesteś na spacerze z psem, dobra. Czy ty dalej nie masz ciała? Ty i tak masz kiepską zabawę, więc... Co ty możesz porobić, żeby ci się podniosła? W miarę szybko. Weź na karmelki i pobaw się tym. A wy tutaj niestety musicie skończyć swoje... zabawy. Nie umówisz się teraz z nim, bo trzeba zająć się dziećmi. Zmień pieluchy. Gabriel. No patrzcie, że zawsze chcą brać to samo dziecko. A ty wykon Franka. Zrobiłeś już. To pomóż bratu. Bądź dobrym starszym bratem, pomóż mu odrobić lekcję. Czy Franek... Franek jest brudny, tata go kąpie i jest głodny, dobra. Nie pospał, bo brat go obudził. Ty się zajmujesz naturą?
Aha. No nie wnikam, co według Simsów jest naturą. Nie wiem, może go się z nim pobawić, objąć. No i co, pewnie już zgłodniał, znając te Simsy. Wykąpałeś Franka? Trzeba mu też dać jeść zaraz, więc... Chcesz jesteś głodny, Wolfgang? Kurde. Dajcie butelkę, Natasza. Coś macie w lodówce, z tego co pamiętam. Natasza zrobiła kotlety wieprzowe, które wyjęła z mikrofalówki, więc... Ja nie wiem, jak te Simsy działają. Ale okej. O, dopiero 17 u nich, a ten odcinek już tyle trwa. Dlaczego ty pukasz do garażu? Przecież to są drzwi wejściowe. Nieważne. Może zrobię tak, to przynajmniej nie będą mi tam lekcji zostawiać. Jest to jakaś możliwość. Co tak długo kąpiesz to dziecko? A jak tam... Lekcja Dragona? No, jestem z was dumna, nie musiałam wam nawet zamykać pokoju. Żebyście odrobili. No, musisz już iść, a pewnie nie posprzątałaś wszystkiego. Widzę kałuża w jadalni. Dobra, dziecko nakarmione, zadowolone. Rzuć je tutaj. Idziesz po jedzenie dla niego? Super, to wrzuć, a ty... Czy w ogóle jesteście głodni? Ty nie, ale ty... Trochę. Dobra, to jest pora na obiad idealna, więc... Weź resztki. Podasz te kotlety, co tam schowałaś. I pies jest głodny. I zmyj tą kałużę, bo już nie mogę patrzeć na ten bajzel. Masakra. Jak zwykle. Znowu mamy pełną chatę i nie wyrabiam. Gdzie ona polazła? Dobra. Idziesz do kuchni, po co? Tu jest kibel. Polecam. Polecam korzystać z toalety, kiedy chcecie się siku. No, są te kotleciki, to super, nie musimy gotować. Nataszka może od razu je podać. Aha. Ona od razu podaje, dobra. Wolfgang? Sam do niej idziesz, super, ale tutaj ktoś jeszcze idzie. Oczywiście, wszyscy do dziecka, wszyscy! O, widzisz. Boże, daj mi cierpliwość. A ty nie jesteś głodny? No, na pewno. Ej, bo ci goście mi wyjedzą jedzenie! No, no. Połóż go, Berenika. I wypad. Tak to się robi. Moi drodzy, trzeba sobie radzić. Załapiesz się jeszcze na co jedzenie? Zostawię ten talerz. Ale to już Natasza nie zje, nie? No cóż, ja ci zrobię... Okej. To jest nowy szyk, a mody, moi drodzy. Takie mam skojarzonko. Natasza w stole. Tak. No niestety musisz przygotować coś jeszcze. Na przykład łososia. Bo ci zjedli. Dzieci zapraszają kolegów, a potem... A potem tak to wygląda właśnie. Wolfgang, ty jesteś ogarnięty. Zależało ci, żeby ćwiczyć szachy, to proszę cię, bo potrzebuję, żebyś też się obmłodził. Za jakiś czas trzeba dbać o twoje pragnienia. Ty. Pożegnaj wszystkich. Od razu sobie ktoś skoczyć.
Och, i nareszcie kończy się ten dzień. Tak się dzisiaj zdenerwowałam na tym filmie, że to jakaś masakra. Co ty robisz? Ty, lalusiu. Ty, lalusiu. Będzie mi się przyglądał w lustrze. Przydałoby ci się rozrywkę podnieść. Graj w nie, obudź lamy. Ktoś jeszcze potrzebuje zabawy? To nie twoje łóżko, mały smarkaczu. Tak, jak ja kocham te dzieci dzisiaj. To sobie wszyscy pograjcie w nie, obudź lamy. Ty sobie grasz w szachy, a ty? Ja jej nie rozumiem. Po prostu ja jej nie rozumiem, ale okej. Chciała sobie poczekać na siedzącą medwiedzie. Pewnie nie możesz sobie wziąć jednego talerza, nie? Musisz podać, ale... Dobra. Dobra, niech już robią co chcą, bo... Albo i nie? Dlaczego to robisz, Natasza? Dlaczego? Dlaczego? Dobra, rozkładaj sobie, będziesz zaraz to nosić do lodówki. Nie interesuje mnie to w ogóle. O. Ty rozkładaj, ja będę ci kazać odkładać. No i myślę, że jakoś się dogadamy. Brak słów, kochani. Oj, nie, tutaj chciałam. Ten odcinek trwa już całą wieczność, pora kończyć. Tak mi się wydaje coś. Czemu nie grasz z nimi? Chciałam, żebyś też pograła. Chcę, żebyście wszyscy grali. Takie mam dzisiaj życzenie. Pokaż Nataszu, bo tam spakowałam jej rzeczy, te hobbystyczne. Tak się zastanawiam, gdzie to wcisnąć. Żeby nam nie przeszkadzało. W sumie tu może sobie stać. A to nie wiem. A może sobie stać obok. I tak, mamy też samochód. Nie przewidzieliśmy, że dostaniemy samochód od prezydenta, więc wiecie. Ten chyba sprzedamy. Albo się może przyda na jakąś okazję, nie wiadomo. Mamy i tu krzesło. I git. No i git, moi drodzy. Co, będziemy powoli kończyć ten odcinek nareszcie, bo już... Już dzisiaj jestem tak zirytowana tą grą. Pół odcinka spędziłam na kładzeniu dzieci spać, bo wszyscy robili wszystko po swojemu. To jest po prostu jedna wielka masakra. Wybijesz sobie ten punkt? No nie wiem. Mówiłam, że będziesz łazić, jak jesteś taka mądra. Ale Berenika ci posprząta na stół. Przynajmniej tyle. O, jak uroczo. Troszkę wam się włosy zbagowały. Musisz teraz myśleć o obrączkach, gdy ja chcę zrobić wam zdjęcie. Co za emocje przy tej grze, matko jedyna. A wiecie, że ja nawet nie wiedziałam, że tutaj jest ta gra? W dwójce? Dopiero ostatnio gdzieś zobaczyłam. Myślałam, że im stawia, żeby mieli czas. My i tak rzadko wychodzimy z domu, więc stawiłam im tutaj prawie wszystkie atrakcje, jakie są możliwe, żeby chociaż jakoś mieli spędzać ten czas, bo wiecie, jak to jest. Dobra, myślę, że Natasza może iść spać. Z dziećmi wszystko ok? Wygląda na to, że tak. Najwyżej w nocy będą wstawać. O, ona już sama chciała, no dobra. O, jego przetrzymam, żeby sobie wypił. Wam się zabawa poprawiła? Super. Jestem z was dumna. Potem idź spać. Ty również. Zapomniałam, który pokój był twój. Chyba ten. Ten był chyba twój. A ty... Najpierw zahacz o toaletkę. Żeby ci się dobrze spało i dobranoc. Dobranoc, dobranoc. No a Wolfgang pójdzie do małego za chwilę. Bo widzę, że już będzie trzeba się nim zająć. No dobra, moi drodzy. Wszyscy ogarnięci idą spać, także będę kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że mimo wszystko wam się podobało. Było ciężko chwilami. Miałam kryzys, ale przebrnęłam. I tak, moi drodzy. Mamy deszczową wiosnę.